Czas jakiś siedzieli w milczeniu, spoglądając na rynek i przechodniów. Pierwszy odezwał się starzec. Dlaczego zajmujesz się owcami? Bo lubię podróżować. Staruszek wskazał na sprzedawcę prażonej kukurydzy, który stał na rogu placu ze swoim czerwonym wózeczkiem. Ten człowiek też pragnął podróżować, gdy był dzieckiem, ale wolał kupić maleńki kramik na kółkach, by sprzedawać prażoną kukurydzę i ciułać latami pieniądze. Kiedy już będzie stary, spędzi miesiąc w Afryce. Nigdy nie zrozumiał, że zawsze mamy możliwość robienia tego, o czym naprawdę marzymy. Powinien był zostać pasterzem, pomyślał głośno chłopiec. Pewnie, że o tym myślał, rzekł starzec. Ale sprzedawcy prażonej kukurydzy liczą się bardziej niż pasterze. Mają dach nad głową, a pasterze śpią pod gołym niebem. I ludzie wolą wydawać swoje córki za sprzedawców prażonej kukurydzy niż za pasterzy. Młody człowiek poczuł ukłucie w sercu, myśląc o córce kupca. W jej mieście też jest pewnie jakiś sprzedawca prażonej kukurydzy. W końcu to, co ludzie myślą o sprzedawcach prażonej kukurydzy i o pasterzach, staje się dla nich ważniejsze niż ich własna legenda.